Cześć! Wkroczyłaś i wkroczyłeś do przestrzeni dramaterapii. Ja się nazywam Monika Burzykowska i jestem dramaterapeutką, czyli psychoterapeutką kreatywną. Ten podcast poświęcony jest popularyzowaniu dramaterapii oraz idei, że nierozwiązane problemy przytłaczają, a udanie się na psychoterapię jest krokiem do uwolnienia się od tego ciężaru. Chcę Państwu dzisiaj powiedzieć kilka słów o dramaterapii. Dramaterapia jest kliniczną formą pracy psychoterapeutycznej. Jest to kliniczna, kreatywna forma pracy psychoterapeutycznej. Dramaterapia działa właściwie w większości przypadków, a szczególnie tam, gdzie powody, które kierują naszym życiem, są nam właściwie bardzo mało znane, albo kiedy przez rozmowę nasze problemy nie potrafią się rozwiązać. Wówczas, gdy zdobywanie wiedzy, czytanie książek, sesje coachingowe czy też warsztaty rozwoju osobistego nadal nie działają, to właśnie w tym miejscu wchodzi dramaterapia. Dramaterapia ma dla mnie kilka filarów i powiedziałabym, że najważniejszym filarem jest relacja. Relacja w zaufaniu. Relacja w zaufaniu to, gdybyśmy wrócili do początków naszego istnienia, naszego indywidualnego istnienia, jest to relacja najbardziej podstawowa, ta pierwsza, która jest modelem wszelkich naszych następnych relacji, w które będziemy wchodzić i wchodzimy w dalszej części naszego życia. Czyli wyobraźmy sobie mamę, która najpierw dba o siebie i jej całe środowisko, które dba o nią, wtedy, kiedy jest w ciąży, później tę samą mamę, która już urodziła swoje dziecko, czyli nas, nadal jest zaopiekowana przez środowisko i dzięki temu może z pełną miłością i uwagą i uważnością poświęcić się swojemu dziecku. I może to trwać przez wiele długich miesięcy. W takiej sytuacji, kiedy nasza mama jest zupełnie bezpieczna, zaopiekowana i wie o tym, że tak właśnie jest i czuje, że jest bezpieczna, że nie musi martwić się o żadne duże lub małe problemy, ponieważ ona sama jest zaopiekowana. Ona całą tą uważność może przenieść właśnie na swoje dziecko, może reagować na jego potrzeby, może przekazywać mu całą swoją atencję, może przekazywać mu wszelkie oznaki swojej miłości, swojej czułości, swojej ciekawości, próbując zrozumieć, jakie komunikaty my, jako małe dzieci, jako niemowlęta, przesyłamy naszej mamie. A my mamy niewiele na samym początku do zaoferowania. My głównie potrafimy płakać, uśmiechać się, potrafimy w bardzo dużym stopniu przyglądać się temu, co nas otacza, potrafimy czuć zapach różny, najczęściej jest to zapach naszej mamy, potrafimy synchronizować się z rytmem naszej mamy, no bo jakby nie było, byliśmy w jej wnętrzu przez wiele długich miesięcy. Jest to najbardziej znana nam relacja, w której kiedykolwiek byliśmy. Jeśli ten piękny, wspaniały obrazek z jakiegoś powodu nie pasuje do Waszego doświadczenia bądź wyobrażenia, bądź zaczyna na Waszej twarzy pojawiać się uśmiech z lekką dozą szyderstwa bądź groteski, zaczynacie już w takim razie rozumieć, że większość z nas takiego komfortu w naszym okresie niemowlęcym nie miała. I to właśnie wszelkie braki, które pojawiły się ze względu na to, że nasza mama urodziła nas, nosiła nas w swoim organizmie i później nas urodziła i wychowywała, nie były to okoliczności tak wspaniałe, tak piękne i tak idealne, jak przytoczyłam przed chwilą. Z tego powodu nasza mama bardzo często odczuwała stres, odczuwała lęk, odczuwała poddenerwowanie, odczuwała strach, być może depresję, odczuwała bardzo wiele
stresogennych uczuć i była w bardzo nierównym, niewyregulowanym emocjonalnie stanie. Musiała sobie najprawdopodobniej poradzić z tym, gdzie ma mieszkać, w jaki sposób ma nas wychować, jakiego rodzaju posiłki sama ma spożywać, czy na pewno stać ją na ewentualne dodatkowe, na przykład mleko dla nas jako niemowlaka. Musiała prawdopodobnie również mierzyć się w swojej relacji z naszym tatą. Musiała prawdopodobnie również mierzyć się z problemami finansowymi. Z całą pewnością również myślała o tym, że musi zająć się gotowaniem i praniem, a na domiar tego wszystkiego jeszcze jest dla nas jedyną taką najważniejszą osobą, ale ona po prostu była fizycznie zmęczona. Te wszystkie rzeczy, te wszystkie czynniki, a każdy z nas może popatrzeć na swoją indywidualną sytuację i wówczas wydobyć jeszcze bardziej szczegółowe czynniki, wpłynęły na to, w jaki sposób my weszliśmy na świat i weszliśmy w ten cały konglomerat życia, społecznego życia. I te doświadczenia z początku naszego funkcjonowania tutaj na tym świecie przenosimy na dalsze nasze doświadczenia życiowe. W związku z tym, powracając do dramaterapii, relacja z psychoterapeutą, relacja z dramaterapeutą to jest ta relacja, która w pewien sposób powraca właśnie do tamtego pierwotnego okresu. Naszym zadaniem jest zbudować taką relację na tyle bezpieczną, na tyle czułą, na tyle ciekawą, ciekawą w sensie, w znaczeniu, że psychoterapeuta jest naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo prawdziwie ciekaw całej historii człowieka, z którym pracuje, po to, aby wyzbyć się wszelkich osądów, wszelkich innych wierzeń, które może gdzieś tam sam w sobie nosić, po to, żeby nasz pacjent miał szansę na nowo wrócić do tego punktu zero, do tej relacji zero, do tej relacji modelowej, która kształtowała nas przez całe życie. Dlatego relacja bazująca na zaufaniu jest absolutnym filarem dramaterapii. Ale w dramaterapii mamy jeszcze inne bardzo ważne elementy, które naprawdę trzeba wziąć pod uwagę. Przede wszystkim jest pewien paradygmat embodiment projection rule, czyli to, co jest w naszym ciele, to w jaki sposób projektujemy i to, w jakie wchodzimy role. Te trzy właściwie elementy paradygmatu, który dotyczy każdego człowieka, wchodzą w skład wielu różnych technik pracy dramaterapeutycznej. To oznacza, że faktycznie możemy grać, będąc w różnych rolach, możemy przybierać różne role, ale bardzo często nie polega to na pracy aktorskiej, natomiast polega to na pewnego rodzaju przeniesieniu i projekcji, której doświadczamy w pracy z naszymi pacjentami, ponieważ nasi pacjenci przychodząc do nas przenoszą wszelkie swoje modele, wszelkie doświadczenia, które do tej pory nabyli, na nas, na psychoterapeutów. I to przeniesienie zaczyna być miejscem spotkania i to właśnie dzięki temu przeniesieniu, tej projekcji, której doświadczamy, zaczynamy być w kontakcie coraz bliższym z naszym pacjentem i zaczynamy integrować się z nim w pewien sposób. To sprawia, że zaczynamy być w tej jeszcze głębszej relacji, w której możemy modelować, możemy zmieniać, możemy wprowadzać pewnego rodzaju uzdrowienia w relacji naszego pacjenta do samego siebie, jak i również do środowiska wokół, do innych osób, z którymi nasz pacjent jest w relacji. Stąd, czy jest to osoba, która jest przestępcą, czy jest to osoba, która cierpi na depresję, czy jest to osoba, która cierpi na autyzm, czy jest to osoba, która cierpi na bulimię, bądź jakiegokolwiek innego rodzaju schorzenie, bądź zaburzenie, jest dla nas, dla dramaterapeutów osobą, z którą my pracujemy jak z człowiekiem na tych wszystkich poziomach. I jeśli nie możemy się dogadać werbalnie, bo niektórzy nasi pacjenci w takiej właśnie są sytuacji,
to wtedy mamy cały wachlarz innych narzędzi, kreatywnych narzędzi, którymi możemy połączyć się, zintegrować właśnie z naszym pacjentem i dzięki tej integracji modelować jego dalsze życie. Bardzo wiele doświadczeń, które nosimy w sobie, to są doświadczenia, które nam się przytrafiły, które nam wyrządzono. Jak również mamy bardzo dużo doświadczeń, które przeniesiono na nas z poprzednich pokoleń. Tak zwana trauma międzypokoleniowa, transgeneracyjna. To są doświadczenia, które nie są naszymi doświadczeniami, ale my cały czas nieświadomie nosimy je w sobie. My możemy wielokrotnie nie wiedzieć, czym one są spowodowane, z czego wynikają, natomiast wiemy, że w bezpośredni sposób wpływają na nasze życie. I tutaj właśnie wchodzi dramaterapia z jej pracą z ciałem, z jej pracą z medytacją, z technikami relaksacji, z technikami samoregulacji emocjonalnej, jak również samo nazywanie emocji i poznawanie stanów, w których jesteśmy. Wielu z naszych pacjentów nie ma kontaktu ze swoim ciałem i można swobodnie również powiedzieć, że trenerzy personalni, czy też osoby, które bardzo dużo pracy wkładają w wygląd, swój własny wygląd, również nie mają takiego kontaktu ze swoim ciałem. Nie mają świadomości, co oznaczają komunikaty, które ciało im wysyła. Dramaterapia jest tym specyficznym bardzo miejscem, tą przestrzenią, daje taką przestrzeń, żeby zacząć rozpoznawać różnego rodzaju sygnały, które płyną z naszego ciała i integrować powoli te sygnały ze stanami emocjonalnymi, jak również z różnego rodzaju wyzwalaczami, które wpływają bezpośrednio na nasze reakcje w naszym codziennym życiu. Kiedy mówimy o dramaterapii, to mówimy nie tylko o odgrywaniu ról, które mogą wychodzić z projekcji, czy też z tego przeniesienia, o którym mówiłam wcześniej, ale to jest również cały wachlarz, niezwykła paleta różnych aktywności kreatywnych. Kiedy mówimy o dramaterapii, kiedy mówimy o pewnych technikach teatralnych, które również tutaj możemy wykorzystywać w tym procesie, to mówimy o jego właściwie całym wachlarzu. Niemalże zaczynamy budować nowe życie, nową rzeczywistość. Na podstawie nowej relacji zaczynamy budować nową rzeczywistość. To też kreatywność, wyobraźnia, techniki regulowania naszego stresu, umiejętność podejścia w ogóle do stresu, jak również umiejętność uspokojenia się, wyregulowania swoich emocji. To wszystko jest częścią pracy dramaterapeutycznej, naszego procesu dramaterapeutycznego. Bardzo dużo mówi się o wpływie przyrody, natury, bezpośredniego kontaktu z naturą, co daje nam po pierwsze, oprócz takich bardzo klasycznych walorów uspokajających, kiedy nasz system nerwowy może fizycznie zacząć się uspokajać, to jednocześnie przebywanie z naturą, bliskości z natury, czy też wprowadzanie elementów natury do sesji psychoterapeutycznych może również wzbudzać i budować poczucie przynależności. Człowiek jako gatunek niezwykle stadny potrzebuje takiego właśnie poczucia przynależności. To również dlatego w tej chwili różnego rodzaju uzależnienia, czy też które wielokrotnie mają podłoże społeczne, jak również media społecznościowe, przekaz medialny i to, w jaki sposób łatwo jest nami sterować, jednoznacznie pokazuje, że człowiek potrzebuje czuć się częścią większej całości. Potrzebujemy mieć poczucie przynależności. Jeśli nie mamy takiego doświadczenia w naszej rodzinie, no to wtedy faktycznie jest nam ciężko takie poczucie w sobie wzbudzić. I to wówczas mogą się pojawiać próby samobójcze, depresje, skłonności do samookaleczeń. To właśnie w takich sytuacjach doświadczamy tak ogromnego osamotnienia, tak ogromnej pustki,
że nie potrafimy sobie już z nią poradzić, a jeszcze na dodatek wstyd, że nie potrafimy sobie poradzić i poczucie winy, że nie potrafimy sobie poradzić, i jeszcze bardziej wzmagają ten trud, w którym jesteśmy. To też bliskość przyrody w sposób również naturalny buduje w człowieku, w naszym pacjencie, taką świadomość, że jest on częścią całości, że przynależy on do całości. I na sam koniec chcę tutaj również Wam powiedzieć o tym, o dwóch aspektach. Pierwszym aspektem jest to, że w ramach technik samoregulacji i tego uczenia się, kim my właściwie jesteśmy, kim jesteśmy my, a co to jest, co się z nami stało, to wszystko dzieje się dzięki różnym technikom uważności. Nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o medytacji, ale faktycznie zdawanie sobie sprawy z tego, co czuję tu i teraz, w tych okolicznościach, zawsze pomaga odczytywać rytmiczność naszego życia, rytmiczność pór roku, rytmiczność związaną z naszym życiem zawodowym, z naszym życiem rodzinnym, rytm naszego codziennego funkcjonowania. Te rytmy są dla nas bardzo ważne, bo my jesteśmy również rytmiczni. Całe nasze życie kręci się wokół rytmu bicia naszego serca. Zatem uważność nie tylko zawiera w sobie medytację, ale tę obserwację, tę samoświadomość, samo uświadamianie sobie wszelkich aspektów, które płyną z ciała, ze stanu emocjonalnego, jak my się czujemy w różnej przestrzeni, jak my się czujemy w różnych relacjach, to dzięki temu później, po zakończeniu tego procesu psychoterapii, jesteśmy w stanie inaczej odnajdować się we świecie. Natomiast druga rzecz dotyczy szczególnie pracy z ciałem, która jest dla nas bardzo żywym elementem naszej pracy. My, dramaterapeuci, wiemy, że bardzo wiele doświadczeń jest zapisanych w naszym ciele. Niemalże jest tam zamrożonych, jak jakieś kryształki lodu. I to właśnie poprzez dotknięcie tych drobnych kryształków czasami w zupełnie niechcący, zupełnie niezaplanowany, niewyrafinowany sposób możemy otworzyć niezwykle wielką, potężną, krwawiącą ranę. I możemy sobie nie zdawać z tego sprawy, że gdzieś jest tam jakiś kryształ, który jest kluczem do głębokiej rany. To też bardzo często praca z ciałem jest elementem naszej praktyki, więc nie musimy tylko i wyłącznie siedzieć na dwóch fotelach i rozmawiać ze sobą, ale dramaterapeuta bardzo szybko może Wam zaproponować naprawdę bardzo różnego rodzaju metody pracy po to, żebyśmy zaczęli integrować głowę, nasz umysł, nasze pojęcie kognitywne wraz z naszym całym organizmem, z naszym całym ciałem, żeby również nasz system nerwowy, który daleko wykracza naszą głowę, również mógł integrować się w sposób uświadomiony przez nas właśnie w tym całym procesie. Mam nadzieję, że przytoczenie tych kilku ważnych aspektów, czyli relacji, zaufania, pracy z ciałem, projekcji, przeniesienia, uważności, świadomości traumy nie tylko związanej z naszymi osobistymi doświadczeniami, ale też tej traumy społecznej czy traumy wielopokoleniowej, zaczyna pokazywać Państwu, jaką metodą jest dramaterapia. I domknę tę dzisiejszą wypowiedź i tę krótką rozmowę na temat dramaterapii pewnym podsumowaniem, że dramaterapia, która bazuje na tych wszystkich elementach, o których wcześniej powiedziałam, jest przede wszystkim doświadczaniem. Kiedy decydujemy się na pójście do dramaterapeuty, to decydujemy się na rozpoznanie, uzdrowienie i zmianę naszego doświadczenia życia. Zatem jest to transformacja, a nie każdy z nas jest na taką transformację gotowy,
Natomiast jeśli jesteśmy gotowi na to, żeby naprawdę doświadczyć transformacji, to pójście do dramaterapeuty, wejście w proces dramaterapeutyczny oznacza, że nigdy już nie będziemy tymi samymi ludźmi, że faktycznie proces uzdrawiania, uleczania ran, które w sobie nosimy, będzie procesem bardzo głębokim. Ale aby ta głębia nie była przerażająca, nie była zbyt bolesna, nie powodowała wykrwawienia się, wprowadzamy elementy sztuki. I to właśnie sztuka. Sztuka w bardzo szerokim znaczeniu, od rysunku przez glinę, po taniec czy muzykę. Sztuka szeroko pojęta staje się dla nas pewnym mechanizmem, który pozwala, który wprowadza dystans, pewien estetyczny dystans, który nie dość, że możemy odczytywać, możemy go od siebie troszkę odseparować, a jednocześnie możemy zdać sobie z niego sprawę. I ten dystans sprawia, że nie wykrwawiamy się w trakcie tego procesu dramaterapeutycznego. Może Wam się wydawać, że pójście do dramaterapeuty i robienie rysunków czy odgrywanie jakichś ról to jest tylko dla dzieci. Albo to jest tylko dla tych specyficznych ludzi, którzy lubią takie rzeczy. Uwierzcie mi bardzo proszę, że właściwie każdy z nas od małego jest istotą kreatywną, jest istotą twórczą i odbieranie nam kreatywności oznacza odbieranie nam oddechu. Więc powrót do tych źródeł, powrót dokładnie tak samo jak na początku wspomniałam o relacji z mamą, powrót do źródeł to jest powrót do tego, co jest najpiękniejsze i co może znowu być modelem na przyszłość. Zatem wykorzystywanie wszelkich elementów sztuki po to, żeby doświadczać życia tu i teraz i zdawać sobie sprawę z tego, jak my się czujemy w tym doświadczeniu, jest dla nas niesamowicie istotne, bo to pokazuje, że my w naszej własnej skórze, w naszej własnej życiowej sytuacji możemy czuć się inaczej i możemy doświadczać samych siebie i świata wokół inaczej, w inny sposób. Bardzo często nasze codzienne życie, które z wiekiem zaczyna być coraz bardziej ograniczone, sprawia, że zaczynamy postrzegać to życie jako coś, co jest rytmiczne, przewidywalne i właściwie nic się już w nim nie zmieni. Proces dramaterapeutyczny ewidentnie pokazuje, że docieranie do źródła tego, kim naprawdę jesteśmy, wpływa w sposób 100% bezpośredni na zmianę naszego życia, percepcję naszego życia, nas samych, świata wokół nas, na pojmowanie i kreowanie naszego życia dalej. Czasami będą to uzdrowione rany, czasami będą to trudności, z którymi po prostu nauczymy się żyć. Natomiast dalsza część życia może mieć zupełnie inną jakość. Oby mój dzisiejszy przekaz, który dotyczy dramaterapii, był dla Państwa zachętą do tego, aby spojrzeć na swoje własne życie i zacząć zauważać, co należy do Was, co do Was nie należy, co jest Wasze, co Wasze nie jest. Co przenosicie dalej na swoich bliskich, a czego tak naprawdę przenosić nie chcecie. I pamiętajcie, jeśli widzicie, że coś w życiu waszym jest nie tak, zaadresujcie to. Nie ma się czego bać, nie trzeba się martwić. Dramaterapia nie sprawi, że będziecie się czuć jak ktoś, kto w ogóle sobie w życiu nie radzi. Dramaterapia prawdopodobnie wprowadzi do waszego życia świadomość i doświadczenie czegoś, co istnieje, ale do tej pory było dla was niedostępne.
Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. Monika Burzykowska, dramaterapeutka, a więcej można się dowiedzieć o mnie zarówno w mediach społecznościowych, jak i na mojej stronie www.followmetherapy.com. Pozdrawiam.